Cześć, witajcie po przerwie. Tym razem bierzemy się ponownie za nasze głośniczki. Tym razem rozpoczynamy proces ich naprawy. W tej części filmu musimy wymontować elektronikę oraz głośniki, tak więc bierzemy się za robotę. Tak jak już wspominałem, poprzednie głośniczki są skręcone tylko na 4 śruby. Wykręcimy 4 śruby, dostaniemy się do środka i wstępnie przygotujemy głośniki do naprawy. I czwarta śrubka. Naszym tutaj zadaniem w tej chwili jest demontaż głośników tych kolumienek, tak więc na chwilę obecną nie przejmuję się przewodami, tak więc mogę spokojnie je śmiało po prostu odciąć. Ok, czyli głośniczek mamy uwolniony. Teraz posłużymy się zestawem kluczyków, aby odkręcić 4 nakrętki i zdemontujemy głośniki zabudowy. Ok, czyli to wypasowało. 5,5 mm. Pierwsza nakrętka zdemontowana. Druga zdemontowana. Trzecia zdemontowana. Oraz czwarta. Staramy się delikatnie głośniczek wyciągnąć. On jest przyblokowany podkładkami oraz takimi gumowymi przyciskami. O. Mamy głośniczek zdemontowany. I tak jak już Wam pokazywałem na poprzednich filmach, głośniczek niestety jest ma uszkodzoną piankę, a proszę. Czyli pianka cała się kruszy. W drugim głośniczku prawdopodobnie, tego wspominam, będzie to samo, więc mamy dwa wyjścia. Postaramy się wymienić tą piankę, czyli górne zawieszenie tego głośnika, jak również w drugim głośniku. Jeżeli się nie uda dopasować żadnego górnego zawieszenia do tego głośniczka, a jest to głośniczek GD10x10, 4-ohmowy, 10-watowy, to zastosujemy inne głośniczki bieżącej produkcji 10-centymetrowej średnicy, aby dopasować je tutaj do obudowy tych głośniczków przenośnych. Tak więc w tej chwili można powiedzieć, że mamy koniec prac z tą kolumienką. Możemy skręcić nakrętki, podkładki, żeby nie pogubić tych elementów, bo będą nam potrzebne do montażu głośniczków, jeżeli uda się nam wymienić te górne zawieszenie. Też
Jeżeli nie, to mówię, zastosujemy nowe głośniczki, prawdopodobnie jakieś samochodowe, 10-centymetrowe. Zestaw by na pewno będzie grał lepiej. Pierwsza nakrętka przykręcona. Tutaj śrubka, nakrętka się ześlizgnęła znowu. Trzecia nakrętka zamocowana, żeby nie zginęła, oraz czwartą również mocujemy. Wyleciała z podstawki, jeszcze raz spróbujemy. Tak więc mamy wszystkie cztery nakrętki na swoim miejscu. Skręcamy głośniczek. Resztą elektroniki zajmiemy się w kolejnej części. Tutaj, tak pamiętacie, należy wsunąć dobrze mocowanie, żeby się obie części prawidłowo zeszły. Skręcamy ponownie obudowę, aby nie zgubić oryginalnej śrubeczek. Jeden głośniczek mamy już rozmontowany. Głośniczek z niego został wymontowany. Tak więc możemy za chwilę wziąć się za drugi zestaw. Ok, bierzemy się teraz za drugi głośniczek. I to samo robimy co z poprzednim. Odkręcamy cztery wkręty. Dwa u góry. Jeden na dole, drugi wewnątrz komory baterii. Oraz dwa ostatnie.
sytuacja podobna jak w poprzednim głośniczku. Odcinamy przewody od głośnika. Tak jak wspominałem, głośniki są i tak do naprawy, więc to, że ja odcinam, nie odlutowuję, nie ma tutaj dla mnie w tym momencie żadnego znaczenia. I tak musimy elektronikę naprawić, przejrzeć, mimo że wstępnie już oglądaliśmy, co jest z nim i nie tak, ale jak to się mówi, może wyjść w międzyczasie coś jeszcze innego, że założymy nowe głośniki po naprawie górnego zawieszenia, ewentualnie wstawimy nowe głośniki, a niestety głośniczki nie będą chciały ruszyć. Jeszcze dwie śrubki. Śrubki, przepraszam, nakrętki. Okay. Spróbujmy teraz. Wyciągnąć głośniczek. Prawdopodobnie jego stan techniczny jest taki sam jak tego, który wymontowaliśmy poprzednio, że górne zawieszenie jest całe popękane. Dwie gumki wyciągnięte. Ustawię jeszcze z tej strony. Jest jedna podkładka. I czwarta. I uwaga. Również górne zawieszenie jest uszkodzone, popękane, proszę. Ono jest bardzo mięciutkie w tym momencie. Każde dotknięcie krętakiem powoduje, że ta pianka na tym górnym zawieszeniu, proszę, ona się aż rozsypuje, więc tak czy siak musimy to wymienić. W przypadku reszty sytuacja podobna jak w poprzednim głośniczku. Zakładamy gumki, podkładki. Żeby nie zgubić kompletów, skręcimy. Okay, mamy w tej chwili wszystkie cztery nakrętki przykręcone, no i skręcamy obudowę z przednią częścią. Pamiętajmy o prawidłowym wsunięciu elektroniki. Zakładamy śrubeczki,
i skręcamy obudowę. Zamykamy pojemnik na baterię. Ok. W takim to efekcie mamy dwie obudowy głośniczków z wymontowanymi głośnikami. Obudowy zostaną poddane w kolejnych częściach dalszym pracom serwisowym, a my posiadamy w chwili obecnej wymontowane dwa głośniki GD10x10 4-ohmowe. Spróbujemy te głośniki zregenerować, aby wstawić oryginalne głośniki do tych oto głośniczków Unitra, Rzeszów, Echo. Jeżeli nie będzie możliwości dostania górnego zawieszenia, które tutaj już pokazywałem Wam, rozpada się dosłownie przy każdym dotknięciu palcem, to zastosujemy głośniczki nowszej produkcji. Już rozglądałem się po sieci, są dostępne głośniki o średnicy 10 cm w cenach w granicach około 40-50 zł, więc w razie W zakupimy inny zestaw, zamontujemy i spróbujemy to odpalić na innych głośniczkach. Tak więc w tej części już będzie wszystko. Następna część niebawem, będziemy demontować za to elektronikę z tych głośniczków i postaramy się przywrócić oryginalny stan podpięcia sygnału w jednym z głośniczków. Jak widzieliście, jest tam przewód wprowadzony, wtyczka, prawdopodobnie ktoś uszkodził gniazdko, więc cały ten część układu wejściowego będziemy przywracać tak, jak to producent sobie wymyślił. Tak więc w tej części filmu będzie już wszystko. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejną część i do usłyszenia. Pozdrawiam.